Witajcie moi drodzy, trzeci już raz w grze Assassin's Creed Identity. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, no właśnie, oto widzimy się po raz kolejny, jeszcze w tym samym miesiącu, czyli grudniu. I to w sumie na parę dni przed świętami. Można tak zwróceniowo uwagę na to tak spojrzeć, jakby nie patrzeć. No ale dobra. No, taki dosyć szybki wstęp, ale ogólnie rzecz biorąc nie bez powodu, gdyż tak jak poprzednie dwa odcinki miały przyjemność trwać po prawie 40 minut. Tak. Mam nadzieję, że ten trzeci już będzie już nieco krótszy po tych długasznych zapoznaniach się z RPG-owym spin-offem serii Ubisoftu. No więc właśnie. W dzisiejszym odcinku dalej będziemy robić, rzecz jasna, tryb fabularny nazywający się Włochy Morderca Kruku. I tym razem będzie nam dane wykonać misję pod tytułem Mściwe Oczy, której będzie nam dane eskortować samego Leonarda da Vinci i eskortować go do bezpiecznego miejsca, a jako bonusowy cel będziemy mieli znalezienie i zabicie kruka w Santa Croce Cathedral, zanim zjawił się posiłki. A całość dzieje się w miejscowości Firenze, na cześć właśnie bohatera Ra dwójki Brotherhooda i Revelations. Jednak zanim to zrobimy, to oczywiście, tak samo jak w poprzednim odcinku, potrenujemy sobie parę rzeczy w animusie. I tym razem będzie to trening zabójstw z kryjówek. Podążać za celami, aby nauczyć się, jak się chować i zabijać swoich przeciwników. Sometimes we'll need to exercise patience in order to assassinate from a hiding spot. Aha, no i zapewne zwróciliście uwagę na ten podwyższony nieco poziom XP i tych pieniążków wirtualnych w tej grze względem poprzedniego odcinka. Otóż tak się składa, że w międzyczasie do poprzedniego odcinka tego, no przyznaję się bez bicia, miałem przyjemność przechodzić jeszcze parę razy ponownie drugi etap, w którym mieliśmy za zadanie zabić Pietra de Galencję, tym razem faktycznie skutecznie dokonując jego zabójstwa. No i dobra. Przy pomocy ukrytego ostrza i potem uciekając z jego imprezy dachami, by zakończyć ją zejściem do poziomu ulicy i ukryciem się na okolicznej ławce. No możecie to sobie wyobrazić, jak to by mogło wyglądać. No, mam podniesione nieco poziom jej pieniążki, które potem jeszcze wyżej wzrosną, gdy ukończę tamtą trzecią misję. No ale dobra, misja tutorialowa. W tym tutorialu będzie ci dane nauczyć się zabijania z ukrytych miejsc. Wskocz do powozu z sianem, aby rozpocząć. Gdy znalazłem się na odległości nieprzyjemnego oddechu tego wozu z sianem, to mi się pokazała ikona, żebym się do niego schował. Naciśnij wskazany przycisk, aby zabić strażnika. No właśnie! Tak jest! Asasynacje mogą być wykonywane z powozów z sianem, ławek, ogrodów dachowych. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby zabić strażnika. Zostanę zdemaskowany. Bynajmniej dowiedziałem się w krzyżówce też tak swoją drogą, że można zmieniać cele z krzyżakiem, ale mi się nie wydaje, żeby... Be careful with other guards around the... A guard observing your kill will instantly expose you. Strażnicy obserwujący...
tyle w tym tutorialu. Nauczyliśmy się zabijania z ukrytych miejsc. You have learned to kill from hiding spots. Use high stacks, benches and rooftop gardens to hide or perform assassinations. No właśnie, w kanadyjskim Montrealu się to wszystko zabije. No i dobra, trening zaliczony, a teraz czas na misję, a teraz czas na właściwe zadanie. No i bynajmniej łącznie będzie mi dane otrzymać 100, aż 100 XP za to wszystko tutaj. Oraz takie oto nagrody. 400 pieniążków. Jest to co grać. Podpowiedź. Kruki mogą się zawsze przebierać za cywili. Używając Orlej Wizji możesz ujawnić i prawdziwą tożsamość. A ciekawe jak te w ogóle kruki się prezentują. Bynajmniej w tym kontekście jeszcze nic nie zaprezentowano nam tutaj, więc także tego. No i właśnie, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, miałem przyjemność trochę ekspozycji popularnej przeczytać, a nie doczytałem, że misja to zakończyła się w taki sposób, że asesynowi udało się odebrać życie Pietrowi. Podczas przeszukiwania jego martwego ciała, asasyn nie mógł odnaleźć skradzionej przez niego skrzynki, ale znalazł jedynie list list, z którego wynika, że Pietro był jednym z najbardziej zaufanych agentów templariuszy Cezara. Czyli Cezara Borgi, jak możemy przeczytać w kodeksie, może z tego wynikać. No i dobra, po tamtym wydarzeniu, zamiast, kurde, skonić za tą skrzynką, chociaż, no cokolwiek, czy też jakoś tak, będzie nam dane, czy, albo może i w celu znalezienia tej skrzynki za wszelką cenę, będzie nam dane teraz udać się do innej miejscowości, tym razem Firenze, i uchronić samego Leonarda da Vinci, czy cokolwiek oznacza innego imię Leonardo, od kogo jest. No ale zobaczmy. Tak. Dwie poprzednie misje działy się w Monteriggioni, a teraz czas na Firenze i katedrę Santa Croce. Po tej misji będzie mi dane nauczyć się tworzenia mikstur. No i po tej misji dane mi będzie nauczyć się tworzenia mikstur. Także no przejdźmy tę grę i potem zapoznajmy się w kolejnym już odcinku z kolejnym samouczkiem. I potem tak dalej w koło Macieju aż do końca roku, a przynajmniej ile tylko zdąży mi się tych filmów zrobić. No i właśnie, jeszcze zbliża się już końcówka roku, ale jeszcze nie opublikowałem żadnego zwiastuna trzeciego detektywa Rogersa. No ale no, bądźcie cierpliwi, pracuję nad tym. A tymczasem... Oczy zemsty. Podczas przeszukiwania miasta Firenze, Adriano odkrył numer podejrzanych cywili podążających za sławnym wynalazcą Leonardem da Vinci. Czyli jednak Adriano zawiadomił Leonarda o niebezpieczeństwie i zaoferował mu pomoc w dotarciu do wskazanego miejsca. Adriano czeka na mnie przy fontannie. Spotkaj się z Leonardem. Okej, Leonardo? Lepiej mieć oczy dookoła głowy.
bo nigdy nie wiadomo, kiedy nieczyste siły mogą uderzyć. Coś tu jest nie tak. O nie. Okej, chyba odkryłem tego całego kruka, ale coś mi się zdaje, że nie tak to wszystko miało wyglądać. Nie tak to wszystko miało wyglądać. To powinno wyglądać bardziej. To powinno było wszystko wyglądać bardziej finezyjnie. Także zaraz się ponownie spotkamy. O co mi chodziło? Okej, a teraz lepiej wrócić do Leonarda. Leonardo, jesteś bezpieczny. No i tak swoją drogą. Find and kill the crow at Santa Crow Cathedral. A no tak. Teraz jesteś anonimowy. Okej. Dalej idziesz sam, Leonardo. Ej, Leonardo! Czy tam ktoś przypadkiem z tobą nie był? Nie, nie był. Bo chyba widzieliśmy z tobą asasyna! Gdzie on jest? Gadaj! Ja nic nie wiem o żadnym asasynie! Dajcie mi spokój, strażnicy! Co? Leonardo nie żyje. Co? No, przepraszam bardzo, ale co tutaj się stało? Leonardo został zabity przez strażników? No dobra. To wszystko przez to, że mnie wcześniej zauważyli ci strażnicy. O, Adriano, jesteś wreszcie. Chodź, ruszamy. Nie mogę dopuścić, aby Leonardo da Vinci, czyli najsłynniejszy wynalazca świata, został zabity przez jakichś podejrzanych typów. Okej, Leonardo, dalej idziesz sam. Ja nie mogę pozwolić, aby strażnicy mnie zauważyli. Ej! To jest... Czy pan jest, przepraszam, ja bardzo słynnym Leonardo? Tak, a co? Co jest? Nic nie jest? Miałeś patrzeć w przyszłym budynku. No i tak też robiłem. Ale nie spodziewałem się, że ci strażnicy będą chcieli cię zabić. Uratowałeś mi skórę. Dzięki. No nie ma za co. Co to jest specjalność asasynów? O nie, kolejny kruk. Poczekaj tu, muszę się zaczaić. Spokojnie, kolego, usiądź sobie. O co chodzi z tymi krukami? To pewnie jacyś wyżej położeni strażnicy. Musimy się wystrzegać najgorszego.
Coś sporo się strażników szlaja po mieście, nie sądzisz? No, raczej tak. Ej, 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 chwila! A co to ma być za... No tak, typowi asasyni. Jedyne, co mi się tutaj w pełni udaje za pierwszym razem, to... ławka. Hej! A co to ma być? A! O nie! A tu! Ha! Że ci się uda, co? Leonardo, mam nadzieję, że nic ci nie jest. No nie, ale mogłeś to załatwić dyskretniej. A teraz to ludzie zaczną się na nas gapić. No, grunt, że nadal żyjesz. Ale grunt, że ja trochę oberwałem. Okej, Leonardo? Wszystko jest w porządku. Jesteś bezpieczny. Dzięki, wielkie dzięki. Jestem ci wdzięczny. Wspaniale. Okej, misja eskorty Leonarda została zakończona. Leonardo został bezpiecznie przeprowadzając do swojej krówki, ale Adriano nie miał czasu na odpoczynek. Odblokowałem sklep! Sklep odblokowany. No właśnie, boosty. The shop contains all sorts of items. Boost, equipment, forging material, mystery boxes and so on. For now, tap on the boost category. Boost, damage, za darmo, a reszta jest płatna. No cóż, nic, ten tag jest. Tap on the 15% damage boost. Kup za... Jeśli żadne kosta... Tak jest. It is time to activate your boost. To czas, aby aktywować swojego boosta. Ekwipunek. Before you equip it, you can see all the effects this boost will grant. Tap on the equip button to activate. Poważnie? Chyba coś się tutaj troszkę zepsuło. Chyba coś się tutaj troszkę zepsuło, po co...
Serio? Chyba coś się trochę tutaj troszkę zepsuło. Before equipping it, you can see all the effects this boost will grant. No niestety nie zobaczę tego, ponieważ coś zepsuł. Select the 50% damage boost, weapon boost. Before equipping it, you can see all the effects this boost will grant. Okej, teraz już wszystko działa. Tab and equip button to activate. Proszę bardzo. Activating the boost exchange stats. Tab to continue. No i dobra, to jest nasz system. No właśnie to. Requiem Asasyna. Ale to myślę, że dane nam będzie przejść już w kolejnym odcinku. Ale myślę, że to już nam dane będzie... Ale myślę, że to już nam dane będzie przejść w kolejnym odcinku, który pojawi się może jeszcze w tym miesiącu, może później. W każdym razie wyczekujcie go. W każdym razie wyczekujcie kolejnego odcinka. Oraz nadchodzącego trzeciego detektywa Rogersa. A ja się tymczasem żegnam. Do zobaczenia. I cześć. Aha, no i jeszcze oczywiście sprzedamy to i owo. Oraz dodamy sobie rzeczy. Layered Spolders. Jakaś tam dodatkowa kabura na rzeczy, powiedzmy. Nazwijmy to rzeczy. Aby przejść do łaźni, aby przejść do, no właśnie, zbrojowni, czy tam Forge, należy, no właśnie. I drzewko umiejętności. Jeden punkt. Wytrenuj. Będzie to kosztowało 1000, no właśnie. O tej drugiej klasie akurat powiemy sobie w następnym odcinku. A zaś póki co, to pozwolę sobie, to jest Breathtaker, czyli drugi pasek, tak naprawdę będący jeszcze lepszym ulepszeniem do Silent Daggera. I Crisis Silent Dagger Take Effect przynosi efekt. Jedynie tyle pieniędzy to kosztuje. Proszę bardzo. No i przydałoby się, aby ten cooldown trwał o wiele krócej niż dotychczas. No ale dobra, w każdym razie... No ale dobra, bo wygląda na to, że ten materiał się już dosyć przedłuża. Do zobaczenia więc następnym razem. Ale kurde, przedłużyłem niechcący. No i jednocześnie, no obiecuję też, że w następnym odcinku już nie będzie na 100%, nie będzie już absolutnie żadnego lamienia, a jedynie 100% profesjonalizmu. Obiecuję. Błagam. Obiecuję. Naprawdę. Proszę. Ach, dobra. Cześć. Dobra, w każdym razie, cześć. Tym razem już naprawdę, no.